Cześć, witajcie drodzy widzowie. Znowu mamy Zoryn otwarty. I testujemy jeszcze raz. Bo nie jest to takie proste jak Ubuntu Studio. Po prostu trzeba więcej tutaj rzeczy sobie pouświadamiać. Być może to polega na tym, że ja nie jestem za bardzo oblatany w środowisku GNOME. Tym niemniej, gdybym tutaj troszkę pomieszkał, to pewnie jakoś byśmy to sobie rozpracowali. Muzyka w tle nie została jeszcze pobrana. To jest Recompris. I nie przejrzałem tego tak na 100%, ale dlatego, że była taka sytuacja, że trzeba było się zająć dziećmi małymi przez jakiś czas, a miałem jeszcze coś innego do zrobienia. Włączyłem ten Recompris i muszę powiedzieć, że ta wersja wydaje się znacznie bardziej rozwinięta i, co to dużo mówiąc, ciekawsza niż te poprzednie. I przyszło mi do głowy, że to takie tego typu zabawy są dobre nie tylko dla dzieci, ale i też dla starszyzny szczepowej. I chyba lepiej zacząć od tych pierwszych, żeby się nie zniechęcić, bo takie coś to ciasteczko na taki kształt. To w miarę łatwo można rozwiązać. Okej, upuść elementy, żeby to w siebie pasowały. Okay. Hurra! I przechodzimy do następnego. Wróćmy do domku. Dziecięcy edytor tekstu. Tytuł. Teraz podtytuł. Rozumiem. Teraz podtytuł. No. Tak, i to zrobimy sobie jako podtytuł. No tak. I tutaj treść jakąś. Wczytaj akapit. Jak to się nazywało? G co b r is. Recompris. J'ai compris. I to niech będzie akapit. Wczytaj. Znajdź. Wczytaj. Nie wiem, co znajdź. W
to wczytaj. To pewnie będzie. To pewnie. No nie mówi, co to zrobi. Wymarzę chyba to wszystko. No tak. Czyli tak to działa. Tutaj. Rysowanie. Tu od gwiazd, od punktu do punktu. I rysuję. Hurra! No i muszę powiedzieć, że nasze tutaj maluchy błyskawicznie tego typu rzeczy opanowują. To jest dla nich dosłownie. Parę razy spróbuję, bum, wszystko wie. Także to tak działa. Następna rzecz. Podaj piłkę do taksa, aby piłka leciała prosto, jednocześnie klawisz lewej i prawej strzałki. Rozpocznij. Dobra. Strzałki tu mamy na klawiaturze. Bum. Jest. Jeszcze raz. Bum. Mogłoby się wydawać, że to jest super proste. Tak jak obserwowałem maluchy. Wymaga to jednak, okazuje się, pewnego treningu. A teraz jedną strzałkę. O, drugą strzałkę. No, poszło. A obie na raz. Tak. Także, o, jeszcze raz tylko. Nie wiem, na czym to polega, co to jest, to dziewiąty, aha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, że niby do wieczora, przez cały dzień. Fajne. To tutaj naciśnij mnie, rybki je poluje, klika. To też... To po prostu wydaje mi się ćwiczy jakąś taką umiejętność przesuwania tej myszki, bo szczerze powiedziawszy, ja pierwszy raz mychę wziąłem w rękę i tak się czułem, jak trochę jakbym się z nią urodził. Ale mam znajomych, dla których nie jest to takie całkiem proste. Wracamy. Naciśnij mnie, przesuń myszką. No, tak, to jest niby ten najniższy poziom. Ten kotek z klawiaturką. I tutaj sobie takie uczymy. Takich rzeczy się uczymy. Tu powiedzmy, to nie wiem, co to jest. Głos. To trzeba zobaczyć. Wybierz swój język, ustawienie na spadające słowa, domyślne ustawienie twojego systemu. Ruski, polski. Okej. Niech będzie polski. Ja tutaj się akurat na guzik wstawiłem. Ten, co to znaczy ten? To jest po... Okazuje się, że nie przeszedł na polski, ale... No.
pokonałem dziecięcy poziom. Tutaj jest z kolei taka zabawka, że właśnie tą iskrę i to uczy używania rolki myszy. Jak się tego samorodka kliknie, to trzeba się oddalić, odjechać i następną iskrę namierzyć, dorolować się do niej i tego samorodka kliknąć. Znowu. No to jest po prostu używanie myszki. Co tutaj dalej? Kopanie czegoś. Naciśnij lub stuknij dwukrotnie na boku bramki, w którą chcesz umieścić piłkę. Bum, bum. Jest. Jest. Bum. Jest. Czyli to ćwiczy double click, który wbrew pozorom też jest ważny, a który dzieci też nie tak od razu opanowują. Także ja mówię tup, tup. I jeżeli się zrobi tup, 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 to już to nie tak nie działa. Teraz zrobię tup, tup. Nie. A teraz zrobię tup, tup. Tup, tup. Zadziałało. Także tak to wygląda. Co tutaj jest? To jest na prowadzenie myszki. Bo trzeba przeciągnąć to. Ja to mam na kolanach, także nie jest to takie super proste. Ale spróbujemy przeciągnąć to. Za mało. A to już nie ma tego skierowały. To też wymaga pewnej koordynacji i widzę, że dzieci mają z tym po prostu tapić, bo jeżeli się daleko wyjedzie poza obręb tego węża, to i to uczy też, że to trzeba na przykład sobie w którymś miejscu matki ustawić tą myszkę, że na sam tarcie, żeby to chciało zwolnić. To jest takie stopniowe utrudnienie. Ta ewolucja już jest nieco trudniejsza niż w dół. Sam dół, bo to trzeba to przegięcie pokonać. No i teraz jest już w dół. Ale to wygląda, że wróciliśmy do jedynki. Kolejne rzeczy, które tutaj są, nie sprawdzałem wszystkiego i jak się to z dziećmi bawi, no to jest też swojego rodzaju zabawa i dla dziadka. Tutaj trzeba odnaleźć wzór, według którego w tym górnym rządku są ułożone te owoce. No to wydaje się, że na początku dwie gruchy, potem cytryny i potem gruchy, no to dwie cytryny, dwie gruchy, to powinna być to jeszcze dwie gruchy. I dwie cytryny. Tryk jest. Stokrotka się ucieszyła. I czy tam margaretka. Wieża Hanoi. Pamiętam, że się takimi rzeczami w przedszkolu bawiliśmy. I to chodzi o to, żeby taką samą wieżę zbudować na tym drążku. Czyli ten plusik trzeba przenieść tutaj.
teraz procencikiem go przełożyć. Czerwoną nie będziemy potrzebowali czego, a tak, ale to mamy ten hash gdzieś później. Teraz potrzebujemy ten fioletowy. Teraz równa się. Do takiego... O, hura. No i na tej zasadzie i to oczywiście te na poszczególnych etapach to zostaje coraz bardziej skomplikowane. Układanka piętnastkowa. No jest tych różnych, na przykład obieg wody. Obieg wody, hydrologiczny obieg. Następna. Zbiorników oceany. Następna. Część wody wieziona pomiędzy skałami lub warstwami. Czyli jakieś takie rzeczowe informacje, które można tam dzieciakowi przeczytać. Wodą gruntową w większości tych ostatecznie wpływając do morza. Rzekami. Następna. Twoim celem jest ukończenie obiegu wody, zanim taks wróci do domu. Naciskaj na różne składniki, które różne, które składają się na obieg wody. Najpierw naciśnij na słońce, następnie na chmurę pompowania w rzece, następnie na oczyszczalnię ścieków. Na samym końcu odkręć kan, żeby taks mógł wziąć prysznic. Czyli tutaj sobie tak się płynie. My klikniemy na słoneczko. Gdy słońce staje, woda w morzach staje się ciepła i paruje. Teraz czekamy na deszczu. Naciśnij na chmurkę. Teraz trzeba pompownie obejrzeć sobie wypełnianie wieży wodą, aby oczyszczalnie ścieków. Naciśnij na nią. To pewnie tutaj jest oczyszczalnia ścieków. Świetnie, naciśnij prysznic, czyli tutaj. Fantastycznie, kończyłeś. No, cieszę się. Tylko jak z tego... Zobaczymy, czy to się uda wyjść z tego teraz. A, nie potrzeba nawet. To chyba tutaj trzeba wrócić. Tak, i tu jest domek. Dwójkowe żarówki. Ta aktywność uczy przekształcenia licznych dziesiętnych na dwójkowe. Pomini, no. To jest ciekawe, mieszanie farb, to jest te kolory, tak jak jest cmyk, to jest CMY, to jest cyjan, magenta i yellow. I żeby na przykład zrobić czarną, to jest, wygląda tak, 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 okej. Okay. I mamy gnu nam wyskoczył. Niebieską taką. To pewnie to i trochę tego. Okej. Okay. Jest. To wystarczy chyba sama ta magenta. Taki fioletowy. Zielony. I to też jest... stopniowo staje się coraz trudniejsze. No więc tak, mam nadzieję, że zachęciłem was do zapoznania się z tym
jeżeli nie tylko dla dzieci, to również i dla siebie. Także polecam zabawę z J'ai compris. I na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Cześć. Pa, pa.